Witam wszystkich bardzo serdecznie po dłuższej przerwie i zapraszam do gry Flying Tiger. O co w niej chodzi, za chwilę się dowiemy. Gra jest z 92 roku, typowa automatówka strzelawkowa, z tego co już tutaj się w międzyczasie dowiedziałem. Czyli jakiś taki latający tygrys, można powiedzieć. Tygrys z dorobionymi skrzydłami. No dobrze. Wrzucajmy w takim razie nasze monety, kredyciki. 3 kredyciki i startujemy. Zobaczymy jak to się... O! Od razu na dzień dobry rzuciłem bombę, bez potrzeby zresztą. Bo na razie nie było takiej konieczności. Gra wydaje się prosta. A jak to będzie, to się myślę chwilę... Za chwilę okaże. Aha, czyli tu jest o tyle nawet fajnie, że nie trzeba fajera wciskać, tylko po prostu można go trzymać. Bardzo dobre, o, bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ no, na dłuższą metę byłoby to uciążliwe co najmniej, a może w grach tych o to chodzi właśnie? Jak myślicie? Wypowiedzcie się w komentarzach, czy jesteście za tym, żeby ćwiczyć kciuk, czy za tym, żeby był autofire. No tutaj mówię, jest autofire akurat. O! Jest kontynuacja na szczęście, tak jak było widać. Z czego się bardzo cieszę, bo gdyby nie było kontynuacji, to by była już totalna porażka. Wtedy trzeba było zaczynać wszystko, całą naszą rozgrywkę od początku. Co nie jest szczególnie przyjemne w momencie, kiedy już jakiś tam fragment gry przeszło, no niestety. O! O! Może jakiś sobie rzućmy bombeczkę, jak będzie jakaś zadyma? O, na przykład tutaj. Czy to coś da, pytanie? Nic nie dało, ale mnie rozwalili. Ojejku, niestety. Niestety. No dobra, rzućmy sobie bombkę. Naszą, pyk, drugą rzućmy, dobra, fajnie. Jeszcze jedna nam została. O, tutaj chyba trzeba było trzymać raczej na tego bossa. Słuchajcie, bo to jakaś masakra będzie za chwilę. No już jest chyba. O, nawet się łatwo udało to przejść. Super. I co dalej? Aha. Kontynuujemy, dobrze. Oj. Oj. Dobrze. Ładnie mi idzie. A, nie mamy kredycików. Dobra. Wrzućmy sobie jeszcze 5. Zobaczymy jak to... Dokąd się uda dojść. O.
A jejku. Dobra, bombka jakaś może. No niestety. Dobra, bombka. Ładnie. Ładnie żeśmy zdmuchnęli. O, patrz już jaką tą. Chciałem powiedzieć, że już grubym tym laserem strzelamy, a tu się rozwaliłem i laser zniknął. No. No, lecimy dalej. Czym dalej w las, tym więcej drzew, powiem wam. Coraz trudniej. Słabo coś, kurczę. Tu się naprawdę robi zadyma. I powiem wam, ciężko jest cokolwiek tutaj nawalczyć. O. Oj. Oj, nie zdążyłem tamtego. No nic, trudno. A, tu Bosman, dobra. No i niestety już mnie rozwalił. Ale ja jego też rozwaliłem chyba. Pięknie. Lecimy dalej. No tu na razie lajtowo, spokojnie. Niestety. Oj. Tu powinienem był zatrzymać sobie te bomby, bo może za chwilę się to dla mnie źle skończyć. Ale zobaczymy, zobaczymy. Skończyły się. Dobra, dorzucamy, słuchajcie, jeszcze 5. Jeszcze 5 dorzucamy. Tak mi się gra spodobała, że spróbujemy zajść jak najdalej tymi 10 dodatkowymi. No nie licząc oczywiście tych 3 na początku, bo te 3 na początku to ja zawsze tak mówię, że to zapoznanie się z grą, sterowania i tak dalej. Dobrze. Szybko mi coś się... O! To była ładna akcja. Ojej, słabo.
padnie. No tutaj już od samego początku widzę, zaczyna się ruch w interesie. Oj, dobra. No niestety, ale mamy jeszcze dwa kredyciki. Oj. No niestety. Oj. No i ostatni kredycik. No niestety. To był ostatni kredycik. Zobaczmy, czy będzie nasz wpis. Czy się da wpisać. Koniec gry, tak. Jest wpis, patrzcie. Pięknie. Jak to? Nie mogę. O, jest gry. Ciężko tym nakierować. Jest. Gdzie my jesteśmy? A, pierwsze miejsce. No proszę. No, tyle kredytach to dziwne, żeby było inaczej. Dobrze, tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do kolejnych filmów. Mam nadzieję, że już teraz w miarę regularnie. Pozdrawiam ślicznie. Trzymajcie się. Cześć.